Witaj na kanale. Film składa się z dwóch części. Część pierwsza to podstawowe informacje o zwierzaku, natomiast część druga to odgłosy zwierzaka. Odgłosy możesz wykorzystać w dowolny sposób: gdzie chcesz, jak chcesz, zupełnie za darmo. Dzik euroazjatycki jest dużym sakiem należącym do rodziny świniowatych który występuje pospolicie w Polsce oraz w wielu innych regionach Eurazji, północno-wschodniej Afryki, Inbi i na archipelagu sundajskim. Zwierzę to charakteryzuje się wełnistą i ościstą sierścią o brunatnym zabarwieniu, która zapewnia mu ochronę w różnorodnych środowiskach naturalnych. Samce, znane jako odyńce, są zauważalnie większe od samic, zwanych lochami, i posiadają charakterystyczne duże kły. Dziki są uważane za przodków współczesnych świni domowych i odgrywają istotną rolę w ekosystemach, w których żyją. Dorosły dzik euroazjatycki może osiągać długość ciała od 150 do 195 cm i ważyć między 100 a 230 kg, co świadczy o jego imponujących rozmiarach. Długość życia tych zwierząt w warunkach naturalnych to zazwyczaj około 10 lat. Sierść dzika, oprócz ochrony termicznej, Pełni także funkcję kamuflażu. Samce, szczególnie duże, mogą ważyć nawet 230 kg, co podkreśla ich dominującą rolę wśród świniowatych. Różnice w rozmiarach między płciami są znaczące, przy czym samice są zdecydowanie lżejsze. Dziki są wszystkożercami o bardzo zróżnicowanej diecie, która obejmuje rośliny, owady, małe kręgowce, a także korzenie, bulwy i owoce. Ich zdolność do rycia w ziemi w poszukiwaniu pożywienia sprawia, że odgrywają ważną rolę w ekosystemach, spulchniając ziemię i kontrolując populację szkodników. Dziki są także ważnym elementem łańcucha pokarmowego, będąc ofiarami dla naturalnych drapieżników takich jak wilki. Ludzie również polują na dziki ze względu na ich mięso i szczecinę, co wpływa na dynamikę populacji tych zwierząt. Dziki euroazjatyckie żyją głównie w lasach i na stepach, ale ich zdolność adaptacji pozwala im zamieszkiwać również pola, nadmorskie wydmy, a nawet obszary blisko osiedli ludzkich. Preferują podmokłe lasy liściaste, torfowiska i tereny bagienne, co czyni je częstym widokiem w wielu europejskich i azjatyckich krajobrazach. Są to zwierzęta aktywne głównie o zmierzchu i w nocy. Dzik euroazjatycki klasyfikowany jest w domenie eukariontów królestwie zwierząt, typie strunowców, gromadzie ssaków, rzędzie parzystokopytnych, w rodzinie świniowatych. Ta systematyczna klasyfikacja podkreśla bliskie pokrewieństwo dzika z innymi sakami parzystokopytnymi, jak również udomowioną świnią.